Wbrew wszelkim przeciwnościom, zespół Ziemi dotarł do drugiej fazy preselekcji. Gratulacje, dumni piloci! W pierwszym wyścigu mieliśmy zmierzyć się z pułkownikiem Torosem. Zrobiliśmy postępy, ale weszliśmy też do zupełnie innej ligi. Myślę, że Molly i Jordan osiągnęli kres swych możliwości. Oban, Star Racers. Szybki jak Aika. Mam nadzieję, że teraz spiszecie się lepiej niż przeciwko krogom. Druga porażka postawiłaby nas w bardzo trudnej sytuacji. Jestem pewny, że dzięki naszej nowej strategii osiągniemy sukces. Don Way, ta nagroda nie może wpaść w niepowołane ręce. Wyraził się pan jasno, panie prezydencie. Wygramy ten wyścig. Słowo! Choćby nie wiem co! Ewa, pozbieraj się. Nie możesz się teraz poddać. Pokaż swojemu ojcu, ile jesteś warta. A? Książę Aika? Sakai, Noura Matera, Oubarar! Ćwiczysz strzelanie? Może powinieneś stanąć bliżej? Moim następnym przeciwnikiem będziesz ty. A? A, książę Aiko! A! A! Musieliśmy na siebie trafić. Nourasjański sąd wydał mi rozkazy. A raczej to mój ojciec wydał mi rozkazy. Zaraz po rozpoczęciu wyścigu mam cię wyeliminować. Nie możesz tego zrobić! Przecież to wbrew przepisom. Przepisy zabraniają odebrać komuś życie z premedytacją. Ale poza tym mogę użyć wszelkich dostępnych środków, żeby cię powstrzymać. Więc to ja mam być twoim następnym celem, tak? Mój rumak Gdar bardzo ucierpiał w ostatnim wyścigu. Nie możemy ryzykować starcia z waszymi działami laserowymi.
Czekałam na nasz wspólny wyścig. Na wyścig, a nie na bitwę. To nie są sposoby nourasjańskich rycerzy. Zawsze byliśmy pokojowym ludem. Bardzo mi przykro, Molly. Myślisz, że uwierzę w te bzdury o nourasjańskich rycerzach? O co ci chodzi? Jeżeli tak się przejmujesz moimi działami, to możemy przeprowadzić czysty wyścig. Czysty wyścig? Tak, bez broni. Liczy się tylko szybkość. No chyba, że boisz się sprawdzić, który z nas jest lepszym pilotem. Mówisz jak prawdziwy nourasjanin. Dobrze, zgadzam się. Chociaż sąd może mnie przez to ukarać. Jeśli przekonasz swój zespół do wstrzymania ognia, to przyrzekam, że nie będę używał strzał. Umowa stoi. To chyba dobry układ. Książę, lepiej przygotuj się na to, by przegrać z honorem. Nie martw się, Molly. Zawsze jestem na to przygotowany. Ty też się zacznij na to szykować. Molly, nigdy nie zgadniesz, z kim się dziś ścigamy. Z księciem Aiką. Tak, ale skąd ty to wiesz? Stąd, że właśnie zawarłam z nim układ. Nie będziemy używać broni. Co takiego? To będzie czysty wyścig. Liczy się tylko prędkość. Nikt nie ucierpi. A ja sobie w tym czasie poczytam, te. Nie ma mowy, Molly. Musimy wygrać ten wyścig. Arrow 2 jest szybki, ale niezbyt wytrzymały. Żeby wygrać, trzeba by... Nie można ufać nourasjanom. Nie rozumiesz, że potrzebują tego zwycięstwa tak samo jak my. Aice można zaufać! Wyeliminujesz rumaka księcia na początku wyścigu. To jest rozkaz. Arrow 2 został do tego specjalnie przygotowany. Tak jest. Już nie mogę się doczekać tej chwili. Dokładnie takie same rozkazy wydano księciu. Co powiedziałaś? Nie powinniśmy z nim walczyć. Jego magiczne strzały mają ogromną moc. Super działa są już gotowe, szefie. Dobra robota, panowie. Dzięki. Możecie iść teraz spać. Skoro książę Aika jest tak dobry, jak mówisz, musimy uderzyć pierwsi. Wiesz co? Chyba masz nierówno pod sufitem, jeżeli myślisz, że twój książę dotrzyma słowa. Nie możesz zaufać nourasjanom, to zaufaj mnie! Raz ci zaufałem, Molly, w czasie ostatniego wyścigu. Nie popełnię dwa razy tego samego błędu. Jeszcze tego pożałujesz! I ja pewnie też. Widziałeś już coś takiego? Nie? Aha. Przepraszam, widziałeś może już kiedyś ten symbol? Ma związek z wypadkiem mojego pojazdu. Wszystkich o to pytam. Dzięki. Spodziewałem się tego. Jesteśmy to właśnie tutaj. Co to za miejsce? Czuję się jak w jakimś horrorze. Odejdź. Błagam, błagam. Pozwól mi żyć. Przyszedłem, żeby porozmawiać, starcze. A, zrobiłem to, co chciałeś. Bum! I pościgaczu. Umieściłem ładunek w środku, tak jak mi kazałeś. Więc to ty! No gadaj, kto ci kazał to zrobić? Ale ty nie jesteś moim panem. A kto jest twoim panem? Powiedz, kto wydaje ci rozkazy? Ponadczasowy.
kim jest ponadczasowy. Idzie tu, nadchodzi. Kto nadchodzi? Gadaj natychmiast. Spokojnie, staruszku, nie tak ostro. Chciałem tylko trochę z tobą pogadać. Ponadczasowy? Nic nie rozumiem. To jakieś szaleństwo jest. To były wszystkie moje dowody. Jeszcze jeden? Tak, jasne. A teraz zespół ziemi? Kontra książę Aika z Nourasji. Jordan, proszę cię, posłuchaj mnie. Jeśli trafisz księcia, zrobisz mu krzywdę. A jeśli spodłujesz, on zrobi krzywdę nam. Naprawdę tak bardzo ci na tym zależy? Ja tylko wykonuję rozkazy, ty też powinnaś. Nie musimy tego robić, Jordan. Przecież możemy wygrać bez używania broni. Proszę cię, zrób to dla mnie. Przykro mi, ale w ostatnim wyścigu już dostałem za swoje. Krogowie 1, Ziemia 0. Będę się trzymał planu. Idiota! Mam dosyć tego księcia, zestrzelę go! Błagam pana, nie możemy tego zrobić! Właśnie, że możemy i zrobimy to. Masz się skupić na wyścigu, Molly. Zdejmijcie go jak najszybciej. Molly, gdybyś wiedziała, że istnienie naszej planety wisi na włosku, nie możemy znowu przegrać. Dobranoc, słodki książę. Zaraz zaśniesz na wieki. Jesteś mój! Co ty robisz, Molly? On teraz może do nas strzelać jak do kaczek! Hej, co jest? Książę na pewno nie strzeli! Zamknęłaś mnie? Kompletnie cię pogięło! Wypuść mnie stąd! Molly, co ty tam do licha wyrabiasz? Mam zamiar wygrać ten wyścig w honorowy sposób. Łączność zerwana. Molly! Don Way, który był moim ojcem, zrozumiałby to. Jestem tego całkowicie pewna. Szybciej, Gdar. Ziemska księżniczka siedzi nam na ogonie. Książę, użyj łuku tak, jak ci rozkazano. A? Brawo, księżniczko. Niezły ruch, książę. Niech ktoś mnie stąd wyciągnie! Jakieś postępy? Jeszcze nie. Zamknięcie wieżyczki to procedura awaryjna. Niestety, nie da się jej obejść. Ach, co ona sobie wyobraża? Przykro mi, książę. Jestem dla ciebie za szybka. Unsakai Gdarvakhar.
Dogonił ją! Co z tą wieżyczką? Złamałem blokady. To spróbuj teraz otworzyć drzwi wieżyczki, a ja odetnę Molly. Mogłabyś przynajmniej patrzeć na drogę, a nie na księcia! Spokojnie, książę, jestem za tobą. Jordan, zaraz się wyciągniemy. Wiesz, co masz zrobić, prawda? Też pytanie, no jasne! Do mety zostało im już naprawdę niewiele. Jest pan pewien, że chce to zrobić? Wygramy ten wyścig w sposób, który obmyśliłem. A ta buntowniczka dostanie lekcję, której nigdy nie zapomni. Wiedziałam, że wygramy. Nie rób tego, Jordan! Sakai no urama bo ura! Myślałem, że ludzie mają honor, ale widzę, że byłem w błędzie. Mogę to wytłumaczyć! Książę Aiko, nie odlatuj! Dlaczego? Dlaczego wszystko zepsułeś, Jordan? Jak możesz ufać księciu bardziej niż mnie? Ty kretynie! Ej, nie popychaj mnie! Ufałam ci, ale mnie zawiodłeś! Molly! Wystarczyło, żebyś wykonywała rozkazy. Musisz być z siebie zadowolona. A dokąd to się wybierasz, młoda damo? Czy twój ojciec nie nauczył cię manier? Nie, nie nauczył. Idę do mojego pokoju i nie zamierzam z niego wychodzić! Chyba nie myślisz, że to wszystko ujdzie ci płazem. Mogliśmy dziś spokojnie wygrać. Przegraliśmy, bo nie trzymałaś się planu. Wracaj tutaj, młoda damo, i to natychmiast! Słyszysz mnie? Proszę się uspokoić. Dobrze pan wie, że Molly chciała wygrać ten wyścig. Więc ty też jesteś przeciwko mnie? Jak śmiesz? Nie jestem przeciwko panu. Czy którykolwiek z was wie, jak odpowiedzialne zadanie na nas spoczywa? No, mówcie! Tak też myślałem. Poznajesz ten symbol? Pewnie nigdy go nie widziałeś. Nie chcesz pomóc, albo masz coś innego do roboty. Nie ma sprawy. Ja też nie znam tego symbolu. Przykro mi, Rick. Czego ode mnie chcesz, Don? Przyszedłem się tylko z tobą przywitać. Chyba mi wolno, prawda? Dlaczego uważasz, że czegoś chcę? Ponieważ zespół Ziemi przegrał 2 wyścigi z rzędu. I dlatego, że cię bardzo dobrze znam, Don. Hmm?
To samo, co mój przyjaciel. Czyli napój rybny. Proszę bardzo. Okej, no to do dna. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Berenika Wyrobek. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Aleksander Mikołajczak, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Wojciech Solarz, Mieczysław Morański, Karol Wróblewski, Ewa Kania, Jarosław Domin, Dariusz Odija i inni.